Kim jest BI Developer? Czym się różni od analityka danych? Na jakich systemach pracuje? Co w zasadzie BI Developer robi, że tak dobrze zarabia? Dzisiaj porozmawiamy o tym w pierwszej części wywiadu z Dagmarą z kanału bidevelopper.pl. Jej kanał możecie znaleźć na Instagramie, odsyłam do linka, a ja zapraszam do pierwszej części wywiadu, część druga już za tydzień. Cześć, dzień dobry, ja się nazywam Kajo Rudziński, prowadzę Kajo Data i dzisiaj mam przyjemność gościć kolejną osobę ze świata analitycznego, a tutaj jestem o tyle szczęśliwy, że jest to osoba, która siedzi niemalże dokładnie w tym, czym ja się zajmuję, która jest osoba, która jest BI developerem. Tak więc dzisiaj moim i waszym gościem jest Dagmara z bloga bidevelopper.pl. Dagmara, dzięki serdeczne, że przyjęłaś zaproszenie. Ja dziękuję za zaproszenie. Będzie mi bardzo miło porozmawiać z tobą o naszych tematach, tak? O wspólnej działce, jaką jest BI. Tak. Tak, 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 dokładnie. Wiesz co, i z działką, którą jest BI, chciałem zacząć w ogóle od tego, żeby trochę bardziej wprowadzić ludzi, którzy są, może kończą studia, może są dopiero gdzieś tak, myślą sobie, o dobra, jakaś analiza danych, jakiś Excel i tak dalej, i może nie do końca wiedzą, gdzie jest to rozgraniczenie między analitykiem, BI developerem, a także innymi rolami gdzieś tam w okolicach tych tabelek. Powiedz mi tak po prostu, co ty robisz i jakby skąd się wzięłaś jako BI developer? Więc ja właśnie pracuję jako ten business intelligence developer, czyli osoba, która łączy świat danych ze światem biznesu. Moim zadaniem jest pomóc biznesowi w podejmowaniu decyzji. Czyli ja na podstawie danych, które zbieram, które analizuję, które czyszczę i przetwarzam, tworzę wizualizacje, raporty, które ogląda mój klient, czyli tak zwany biznes. I oni dzięki temu, że ja wprowadzam ich w ten świat danych, pokazuję, co się dzieje w przedsiębiorstwie, oni na tej podstawie mogą podejmować właściwe decyzje, czyli już nie działają na podstawie intuicji czy doświadczenia w biznesie, ale działają na podstawie tych danych, które im przedstawiam, czyli po prostu jest to ta data-driven culture, czyli właśnie podejmowanie decyzji na podstawie danych. No okej, okay. I tutaj od razu ci wejdę słowo, bo zastanawiam się, jakby ktoś mógłby zapytać, dobra, ale czy to nie jest to samo, co analityk danych? Jakby po co tworzyć nową nazwę. I ja wiem, że kiedyś mieliśmy minimalną dyskusję na ten temat gdzieś tam w mediach społecznościowych i jestem po prostu ciekawy, jak ty to rozróżniasz, mówiąc wprost. Z mojego doświadczenia wynika, że analityk danych jest to osoba o nieco węższym zakresie obowiązków niż business intelligence developer, BI developer. Czyli analityk danych on przetworzy dane, ale na niższym poziomie i następnie też może stworzyć wizualizację i wspomóc biznes w podejmowaniu decyzji. A BI developer, on będzie odpowiedzialny za stworzenie całego systemu BI, czyli zautomatyzowanego systemu, który będzie te dane cyklicznie pobierał, czyścił, przetwarzał, łączył ze sobą, następnie będzie też te dane dzielił na mniejsze części, na których powstają właśnie te raporty, wizualizacje. Czyli tutaj mamy więcej narzędzi, więcej technologii, które mają do czynienia już z IT. Też czasami wchodzą jakieś języki programowania, a z mojego doświadczenia wynika, że analityk danych skupia się raczej na takich niskopoziomowych analizach pod względem użytych narzędzi. Zgoda, rzeczywiście jest tak, że wspomniałaś o środowisku czy systemie. Zazwyczaj jest tak, że analityk w mniejszym stopniu, przynajmniej najczęściej, to będzie się pewnie różnić od pracodawcy do pracodawcy, ale najczęściej nie martwi się utrzymaniem tego całego ekosystemu. On po prostu dostaje dane, w jakiś sposób je być może gdzieś tam przetworzy, natomiast nie zajmuje się takim procesem end-to-end. Powiedz mi tak z ciekawości, żeby też tak widzowie wiedzieli tak bardziej konkretnie, co tworzy twój system? To znaczy, czy ty masz, jakie to są narzędzia gdzieś, na które gdzieś tam pracujesz? Jasne. Więc najpierw najważniejsza rzecz to dowiedzieć się, jakie posiadamy dane i z jakich one systemów pochodzą. Często będą to bazy danych, które są podpięte pod aplikacje, programy, których używa nasz klient. Czasem będą to Excele czy pliki płaskie.
lub różne aplikacje webowe, do których się możemy połączyć. Więc my te dane, które są z różnych źródeł, trzeba ze sobą połączyć i najpierw ściągnąć. Do tego są używane różne narzędzia, może być używany SQL Server Integration Services, który w mojej pracy się często pojawia i który obecnie to trochę odchodzi do lamusa i używamy na przykład Azure Data Factory. Jeżeli jest to projekt o mniejszej ilości danych, to możemy bezpośrednio użyć narzędzia czy usługi, jaką jest Power BI i do niego włożyć te dane, które ściągamy z systemu, który posiada klient. Następnie obrabiamy to wszystko, czyli te dane czyścimy, dopasowujemy, ze sobą łączymy. Tutaj też czasem wchodzi kwestia bazy danych, czyli stworzenia bazy danych z właśnie tych wszystkich informacji. Z bazy danych są tworzone data marty albo są tworzone modele analityczne. Tutaj ja używam akurat przeważnie narzędzia Azure Analysis Services albo SQL Server Analysis Services. I następnie na takim modelu jest tworzony raport, wizualizację, które widzi ten klient, czyli ta docelowa osoba, która będzie z naszego systemu korzystać. Nie wiem, czy ty masz takie poczucie, to taki drobny side note, ale że BI, czy też cały Business Intelligence jest całkiem złożonym zawodem, a bywa traktowany jak takie biedniejsze dziecko IT. To znaczy, że wiesz, nie jesteś takim programistą, jesteś takim biedniejszym programistą, albo może tak, nawet dokładnie. Nie. A nie jesteś ani w IT, ani w analizie danych. Exactly. Nie pasujesz. Exactly. Dokładnie. A to nie są nieraz rurki z klemem, nie? To jest, wymagana jest spora doza wiedzy technicznej, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Oczywiście. Mi się zdarzało nawet korzystać z C-Sharpa na przykład przy tworzeniu paczek w SQL Server Integration Services. I ja C-Sharpa nie znam, ale trzeba po prostu wiedzieć, że są narzędzia, z których można skorzystać. Czyli ważna jest też ta wiedza techniczna o tym, jakie ma się możliwości. Niekoniecznie jest znanie wszystkich języków, tak? Mhm. Dobra, skoro wiemy już, że tyle tego jest, to teraz ktoś, kto nas ogląda, a z tego, co tak sobie przyglądałem, sporą ilość tych oglądających u mnie nie stanowią studenci. Powiedz mi, co w takim razie ten student ma sobie studiować, czego ma się uczyć, jeżeli go to jara w jakiś sposób, nie? Uważam, że nie trzeba studiować matematyki, informatyki czy pokrewnych kierunków, żeby zacząć pracować w BI-u. Trzeba natomiast skupić się na zdobywaniu umiejętności technicznych, na budowaniu swojego CV. Tutaj bardzo ważny jest język SQL i z SQL-a można się naprawdę samemu nawet nauczyć. Jest dużo tutoriali na YouTube, są darmowe kursy, są strony, na których można ćwiczyć zapytania i zrozumieć, jak działa ten język zapytań, bo to jest absolutna podstawa w każdej pracy z danymi. Czy będziemy nawet pracować jako analityk danych, czy jako BI developer, czy nawet jak słyszałam jako data scientist, to też ten SQL się powtarza. Do SQL-a dodałabym też narzędzie do wizualizacji. Ty pracujesz w Tableau, ja pracuję w Power BI. Na cokolwiek się zdecydujemy, będzie ok. Ważne, żeby połączyć następnie ten język i to narzędzie ze sobą. Spoko. Ja bym jeszcze dodał, nie wiem na ile się zgodzisz, że... bo tak płynnie przeskoczyłaś Excela. Ja mam wrażenie, że gdzieś na początku, jeżeli ktoś jest tak zupełnie, wiesz, na świeżo, nie, to opanowanie Excela z jakimiś takimi bardziej zaawansowanymi możliwościami, gdzieś, nie wiem, dodawanie Power Query, czy nawet odrobina automatyzacji VBA, bardzo fajnie się przyda, bo to też jest dobry wstęp do tego, żeby się tymi danymi bawić i przynajmniej z mojego doświadczenia jest tak, że jest o wiele łatwiej spowodować, że to narzędzie, którego się uczysz, jest obecne w twoim życiu. Nie wiem, stworzysz sobie jakiś plik budżetowy, jakiś tracker. Nie wiem, czy ty tak do tego podchodziłaś, czy jednak masz takie poczucie, praca to praca, a życie to życie. Jeszcze wracając trochę do Excela, to ja też trochę wychodzę z innego środowiska i z innego doświadczenia w pracy, bo ja naprawdę tego Excela używałam minimalnie.
Power Query może zdarzyło mi się parę razy użyć tylko w Excelu. Tak to mi Excel służy bardziej do tworzenia jakiejś dokumentacji, czy sobie przeglądania danych, wiesz, tabel. Nie używam, mówię tak, nigdy Excela bardzo analitycznie, typu stworzę sobie właśnie plik budżet mojej rodziny, stworzę sobie analizę jakichś wydatków moich, dlatego nie jestem w stanie, jakby zawsze o tym Excelu zapominam, bo mówię, w mojej pracy się tak z nim nie spotkałam. Jak ja też zaczynałam, to pracowałam jako analityk danych, gdzie pracowałam 90% w SQL-u. Tak jak mówię, do Excela ewentualnie sobie skopiowałam dane z bazy danych i tam sobie stworzyłam 3 wykresy i to by było na tyle. Nie miałam takich zadań, dlatego też tak o tym Excelu zapominam. Spoko, to nawet dobrze, że mamy na tyle jakby różne doświadczenia, bo to jest coś, czego ja się boję czasem, jak gdzieś tam przedstawiam jakieś porady na swoich kanałach czy tam treściach. Człowiek zawsze w jakiś sposób minimalnie profiluje to, co radzi przez swoje doświadczenie, nie? Tak, no punkt właśnie widzenia zależy od punktu siedzenia. Mamy różne naleciałości, różne doświadczenia, a pracujemy na tym samym stanowisku, to też jest bardzo ciekawe. Tak. Okej, czyli studiujemy, czy też poznajemy SQL-a, dobrze, bo to jest taki po prostu taki kotlet z ziemniakami, nie? To jest takie danie główne, które jemy praktycznie codziennie. Dokładamy sobie jakąś wizualizację i tutaj chciałem też pogadać o czymś takim, co jest o tyle trudne do sprecyzowania, że jest płynnym procesem, dlatego że kiedy ja dostawałem się na rolę analityczną, to było, nazywało się to analityk biznesowy, de facto byłem analitykiem danych. Z perspektywy tego, co robiłem, można byłoby mnie zakwalifikować jako BI dewelopera też. To te wymagania, mam wrażenie, nie były tak wyśrubowane, jako dla osoby początkującej, jak są dzisiaj. Też masz poczucie, że coś się zmienia, że to przyspiesza? Tak. Ja jak zaczynałam pracę, byłam jeszcze na studiach i chciałam właśnie znaleźć swoją pierwszą pracę, już nie stażową, tylko typową umowę o pracę. Ja miałam do wyboru wtedy 3 oferty i to ja wybierałam, czy pójdę właśnie, jedna oferta to był analityk danych w banku, druga to był analityk danych w przedsiębiorstwie, który zajmuje się windykacją, a trzecia to był tester. I tak ode mnie zależało, co ja wybiorę, a nie słyszałam teraz o takich przypadkach. Jest ciężej, są większe wymagania na juniorów, jest mniej stanowisk juniorskich. No wynika to też właśnie, jak to mówisz, z tego pędu, że firmy często nie mają pieniędzy i czasu inwestować w nowe osoby, bo każda osoba, która zatrudniona jest na stanowisko juniorskie, to jest jakby jej wypłata, to jest koszt firmy, ale też jest to czas i koszt osób od niej z większym seniority, które będą jej pomagać i ją uczyć. Tak, dokładnie. Zgadzam się. Tutaj mogę się podzielić anegdotą, że jak właśnie dołączyłem na swoje pierwsze stanowisko analityczne w Lufthansie, pracowałem w dwuosobowym zespole. Kolega był ode mnie 5 lat i starszy, tak powiem, biologicznie, i już seniority to był, dzielił nas kanion, nie? I przyszedł do nas jakiś koleś z innego teamu i mówi: o, widzę, że teraz jest was dwóch. Na co ja mówię: ja jestem nowy, więc jest nas 1,5. Na co mój kolega odpowiada: a ja go szkolę, więc jest nas 3/4. I taka jest trochę rzeczywistość, i stąd też taka potrzeba, że ten junior jest taki trochę plug and play, że my go wkładamy i on jednak już po miesiącu postawienia go na nogi bardziej biznesowo, czy też w firmie, śmiga. Ale powiedz mi tak, jakbyśmy spróbowali dojść do większych szczegółów, potrafiłabyś mi powiedzieć, nie wiem, na przykładzie SQL-a, co jest teraz, a czego nie było 3 lata temu? Wiesz co, teraz wymagane jest przede wszystkim sprawne wyciąganie danych z bazy i radzenie sobie z dużym wolumenem danych. Ja pamiętam, jak ja właśnie zaczynałam swoją pierwszą pracę i miałam też test z Excela, to ja wcale mi dobrze te testy nie poszły, a mimo to ja tą pracę dostałam.
Teraz, żeby właśnie dostać się i przejść te testy z SQL-a, trzeba już mieć właśnie wiedzę o tym, jak wyciągać dane z baz, jak łączyć tabele. Trzeba też znać często bardziej teoretyczne pojęcia, na przykład o tym, o taką zwaną macierzą nuli, tak? Czyli co robi nul w różnych warunkach. Te testy są bardziej wyśrubowane i przede wszystkim trzeba mieć wyższy procent poprawnych odpowiedzi, żeby zdać. Tak, tak, tak. Tu od siebie mogę dołożyć na przykład to, co się zmieniło, że w momencie, kiedy ja wchodziłem, to gdzieś tym na przykładzie SQL-a, oczywiście to też się będzie różnić per pracodawca, nie? Ale tak bardzo, bardzo uśredniając, mam takie poczucie, że jak się znało joiny, to się uważało, że się na podstawowo tego SQL-a ogarnia wystarczająco, żeby ktoś wszedł. To było 4 lata temu, nie? Teraz mam poczucie, że jeżeli ktoś... Okay, że joiny nie są wystarczające, że to jest tak, że nagle potrzebujesz już czytać zagnieżdżone zapytania, czy na przykład umieć operować indeksami, jest trudniej. Chciałam jeszcze dodać właśnie, że dużo rekruterów technicznych zwraca uwagę na to, jak się pisze zapytania, tak żeby one były optymalne, tak? Że nie dość, że się ładnie pisze, przejrzyście ten kod, to jeszcze, żeby nie było jakichś krzaczków, które spowolnią bazę, tak? Jeżeli takie zapytanie się na bazie puści. Tak, 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 tak. Prawda, fajnie, że o tym wspomniałaś. A to jest coś, czego ja się uczyłam już w pracy. Ja też. Także... Powiem tak, to bardzo strasznie brzmi, ale gdybym miał dzisiaj zatrudnić samego siebie sprzed 4 lat, to bym tego nie zrobił. Gdyby ten ja sprzed 4 lat dzisiaj poprosił mnie o pracę na stanowisku juniorskim, nie? Dobra, ale żeby tak nie zniechęcać naszych... Jeszcze chciałeś dodać. Taka, że bardzo dużo osób teraz chce się przebranżowić do IT i część z nich chce się przebranżowić właśnie do BI-a czy do obszaru data w IT. I często są to nieprzemyślane decyzje, dlatego też ten rynek jest tak mocno zalany tymi osobami przebranżawiającymi się. Często ktoś albo traci pracę, albo w jakiejś ciężkiej sytuacji w swojej branży i myśli: okej, okay, idę do IT, tam jest łatwo, opatrzę analiza danych, no w sumie zawsze sobie tam dobrze radziłem, myślałem analitycznie, logicznie, no to okej, okay, przebranżowię się. I takie osoby robią sobie bootcamp albo jakiś zaawansowany kurs i myślę, że to jest koniec, że one już wszystko wiedzą i próbują swoich sił. Często są weryfikowane potem w rekrutacjach swojej wiedzy, ale są też osoby, które... idą na ten bootcamp, płacą 10 tysięcy i nic z tego nie mają, bo ani to nie jest dla nich ta analiza, ani nie czują się dobrze w ogóle w IT, czyli w środowisku, którym cały czas trzeba być na bieżąco i rozwijać się i uczyć się nowych technologii. I po prostu są pieniądze wydane w błoto. Jest dużo takich właśnie nieprzemyślanych decyzji, niestety. To koniec części pierwszej. Pamiętaj, że część druga już za tydzień, w kolejny poniedziałek.